Sonic 2! Sonic 2! Sonic 2! Sonic 2! Sonic 2! Sonic 2! Człowieku nie z tego obecnego wieku. Czy możesz sobie zdawać sprawę, że taka gra, która może się bardzo zestarzeć z powodu swojej obecności i bardzo szybko przemijającego się czasu, może ci się zdawać, że taka gra już jest bardzo stara, ale uświadom to sobie, drogi człowieku nie z tego obecnego wieku, że... źle wsadziłem. Że ta gra od dzisiaj na świecie ma 20 lat. Kumasz? Naprawdę? Ta gra ma od dzisiaj 20 lat? Nie wierzę. Przecież ta gra została tak niedawno wydana. Te 20 lat to minęło jak jeden dzień. Inni ludzie tak mogą też właśnie mówić. Ale Sonic Wariat właśnie pokaże wam chwałę tej gry, ponieważ ma od dzisiaj 20 lat. I to jest naprawdę bardzo wielka rocznica z tego powodu, że właśnie ta gra przyczyniła się do sukcesu Mega Drive'a w Europie i nie tylko. Oczywiście pierwsza część przyczyniła się do popularyzacji 16-bitowej konsoli Sega, ale ten tytuł jest na drugim miejscu najlepiej sprzedających się gier na tę konsolkę. Kumacie? Wersja japońska właśnie wyszła 21 listopada 1992 roku. Reklama była dosyć udana, bardzo dobrze wykonana i bardzo taka dosyć patriotyczna dla Sonika. Natomiast niestety sama sprzedaż tej gry nie była aż tak ekscytująca, bo jakby to powiedzieć, Japończycy olali totalnie Sonika, mimo że ta gra właśnie została robiona w Japonii przez Japończyków. A więc 3 dni potem, 24 listopada 92 roku, 1992 roku właśnie została wydana wersja amerykańska i europejska tejże gry. Ale dlaczego kręcę ten film dzisiaj, 21 listopada 2012 roku? Dlatego, że ta gra ma 20 lat. To jest wielki argument na to, że ten tytuł się nie starzeje i tak. Mimo, że ma 20 lat, to już jest 1/5 całego wieku, to jednak nie przebije to nic. Ta plomba i ogólnie to całe pakowanie ma prawie 20 lat. Tak ledwo 20 lat. Więc o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że to jest zajebisty tytuł. Przez 20 lat praktycznie ta gra nie została zapomniana. Ze Chiny. Większość retro graczy naprawdę wspomina tą grę bardzo dobrze i ona jest jedna z takich najlepszych, które mogą sobie spokojnie nawet do dziś zagrać. Natomiast ja mówię, że ta gra jest świetna. Naprawdę. Ten poziom hardkorowości i brak zapisu stanu gry powoduje, że właśnie ta gra ma swoją miodność, grywalność i nie nudzi się po czasie. Więc ja jestem bardzo szczęśliwym posiadaczem oryginalnej wersji razem z instrukcją. A więc jeżeli chcecie dodać coś od siebie, to piszcie w komentarzach. Ja dodam jeszcze to, że ten tytuł naprawdę zasługuje na większe rozgłoszenie, bo już ludzie nie z tego wieku mogą znać tą grę, a ludzie z tego wieku już no nie do końca, nie? Więc to się ciebie tyczy właśnie, Kasper. Jeżeli znasz tą grę, to wypróbuj ją. Bardzo ci się spodoba. Natomiast człowieki z nieobecnego wieku właśnie wiecie, co to jest za gra, więc zasalutujmy tej grze. No. A więc jeszcze wam tutaj pokażę jedną stronę na internecie, która jest bardzo ważna, bardzo fajna. I ta piosenka odda cześć tej grze. Dlaczego? Zaraz się przekonacie. Dlaczego? I jeszcze takie słowo podsumowania. 20 lat Sonika 2 to jest naprawdę wielka rocznica dla Sonic fanów. Uczcijmy tą grę, ponieważ jest bardzo przełomowym tytułem. Pojawił się w niej Tails. Tails też ma od dzisiaj 20 lat, a więc wszystkiego najlepszego, Tails. No i można jeszcze powiedzieć, że naprawdę Sonic 2 pobił miejscami Super Mario Worlda czy inne tytuły, ale to do niczego jednak nie prowadzi, że Sonic 2 i tak jest zajebistszy. Jest zajebisty na taką skalę, że za 50 lat tej gry się nie zapomni i tak. Więc co by tu więcej mówić? Sonic 2 wymiata.
Mega Drive tak samo. O, i tu macie piękność, tutaj macie zgodność. Tak, więc 20 lat Sonika 2, oby tak dalej, żebyś był zajebistym tytułem. A więc, moi drodzy kochani widzowie, to było na razie z ujęcia z kamery, teraz będzie ujęcie z internetu, ponieważ chcę wam pokazać jedną stronę dotyczącą właśnie Sonika 2. Tak, żeby uczcić tą grę i uczcić pamięć tej hardkorowej gry. Dobrze, jesteśmy w internecie. Mamy tutaj wszystkie zakładki, ale nie przeglądajmy tego, bo mamy coś ważniejszego do zrobienia. Więc dobra, więc mamy tutaj gamemusic.multimedia.cx. Więc jeżeli chcecie sobie tu wpisać tą stronę, to wpiszcie sobie tą stronę. Tutaj jest, o proszę bardzo. Nawet mogę dać w opisie filmu ten link, to wtedy macie tego, tą stronę. Dobra. Mamy tutaj Emerald Hill Zone, Sonic 2, Sega Genesis. Wiadomo, tutaj soundtrack jest, można testować. Patrzcie, tutaj mamy kanały dźwiękowe. Tych kanałów dźwiękowych jest aż niby 8, ale tak naprawdę PSG jeszcze tutaj się wpierniczył i PCN jakieś jeszcze ma tam zestawy swoje. Ale nie chodzi mi o to, patrzcie, tutaj mamy datę wydania już tej piosenki do ROMu gry. 21 listopad 1992. Więc bardzo dobrze przyszedłem w porę, gdyż gdyż zwyczajnie na świecie mogę sobie te kanały wyłączyć. Dlaczego te kanały wyłączę? Zaraz się dowiecie. Natomiast jeszcze tutaj chcę przypomnieć, że ta piosenka będzie chwaląca właśnie całą tą grę. Posłuchajcie sobie. Przez jakieś tam, nie wiem, minutę, dwie. No to więc odpalamy i robimy tutaj właśnie imprezę z okazji 20-lecia Sonika 2. I tak jest właśnie bez tego dźwięku 8-bitowego. A tutaj macie tylko sam FM 4 i 5. I to jest już teraz full piosenka. Dobra, to był Emerald Hill. Teraz odpalimy sobie Chemical Planta. Impreza na maksa. Kasper, śmiej się teraz. To jest zajebiste. Jedziemy z tym koksem. Sonic 2 ma już 20 lat. Bo to jest świetna gra. Bo to jest świetna gra na te wszystkie nasze chwile. Nie zapominajmy o tej grze. Nie zapominajmy o niej bardzo, bardzo, bardzo.
bardzo, ona jest bardzo przemyślana. To jest bardzo, 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 bardzo świetna. Wybaczcie mi, ale moja mama przeszkodziła mi, dlatego że moja mama słyszała, jak ja śpiewam. Więc mógłbym wam jeszcze raz zaprezentować moje śpiewanie, ale dobra, nie chce mi się. Dobra, jeszcze pokażę wam Nieśmiertelność, czyli Invincibility. To jest moja ulubiona piosenka. Znaczy to właściwie nie jest piosenka, to jest taka nutka, krótka. Można ją w kółko słuchać i ona tak się prezentuje. To jest normalnie prawie Sonic 1, a to jest Sonic 2. Dawajemy, 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 dawajemy. Sonic 2 ma już 20 lat. Cóż to za piękne, jest tutaj arcydzieło. Arcydzieło, arcydzieło. Bardzo, bardzo, bardzo świetne. Sonic 2 ma już dzisiaj 20 lat. Sonic 2 ma już 20 lat. To jest świetne, to jest świetne. Bardzo zajebiste. To jest bardzo świetna, świetna gra. Słuchajcie tego, moi drodzy widzowie. To jest świetne, zajebiste, mega zajebiste. Ekstra tego, słuchaj bardzo właśnie. Ponieważ to jest zajebiste. 16 bit, 16 bit. To jest niepojące, to jest... Dobra, z tym. Dobra, mi się już tu pokrzaniło. A więc jeszcze tutaj coś wam odpalę fajnego. Potem będzie trójka. O, widzicie, już znalazłam, ta strona mi gra. Mi grę, co ja gram. Loop track. Żeby się zapętlowywała. Sonic nawet tego nie wie. Sonic nawet tego nie wie. Szkoda, że on tego nie wie. Szkoda, że on tego nie wie. Że jest zajebisty. Że jest zajebisty. Słuchaj no ziomek, jestem twój. Sonic 2, ma 20 lat. Jeśli tego nie wysłuchasz, jesteś bardzo cienkim koksem. Jeśli grasz co innego, to musisz wiedzieć jedno, że jesteś bardzo do dupy. Posłuchaj tego, jak nie wiesz co, o co chodzi i jak dalej. Yo, 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 skądżeś się wziął? Ja tam już cienko zarapowałem, ale dobra, nie ma. To jest gra, na którą dedykuję ci bardzo... Bardzo, bardzo, nie bardzo, śmierdząco. Dobra, nie chcę ci śpiewać. Płyty robię do znajdzie ciebie. Dobra, czekajcie. A, chyba. Nie, to nie to. O, to mi chodziło. Sega Mega Drive! Sega Mega Drive! To jest ta konsola. To jest ta konsola. To jest miasto butowa. Bardzo zajebista. Zajebistym dźwiękiem. I grywalnością. Sega, Sega, Sega. Sega. Sega, Sega. Sega, Sega. To jest Sega. Nintendo! Sega! Nintendo! Sony! Nie, bo Sonic wariat w dupę węża. Dobra, cicho. I jeszcze na koniec udławiłem się kawałkiem od placka ziemniaczanego, tak sobie wpierniczam. Sonic 3, Streets of Rage 3, przepraszam. A już się tak rozkręciłem, a co tam? Wiem, cienko śpiewam. Nie no, dla jaj to robię. To jest ważne. Nie wiem, czy w ogóle tą piosenkę można... Nie wiem, czy tą piosenkę w ogóle można tak jakoś zarapować. Zatekstować.
wyz, moja wola, koniec. Sonic 2, mniej niż 20 lat, 1/5 wieku, to jest 1/5 wieku. To jest sensowitowa konsola, Sega, bardzo świetnie sprzedająca. Bardzo dobra, jest to gra, która się sprzedała w ilości 6 milionów na świecie, w Polsce. Nie wiem ile jest w Polsce. Nie wiem co jeszcze tutaj zapowiedzieć, czy już kończyć, nie. Odjęła mi słowo, ja już nic nie powiem. Sonic 2 ma 20 lat, Sonic 2 ma 20 lat, już jest pełnoletnia. Pełnoletnia od 2010. Reflex, jeżeli znacie Shinobi serię, to jesteście na dobrym teraz trzeba zastanowić się, czy to jest jeden z zalet tej gry. Oczywiście ta stara niedowiarku jedna. To jest właśnie zaleta głównej tej gry. Tak, bo potem był Sonic 3 i tak dalej. Znaczy był Sonic CD i tak dalej, tak ja tam dalej pierdolę. Dobra. Więc macie okazję jeszcze zobaczyć tutaj moje centrum dowodzenia na YouTubie. Tutaj wszyscy polecani. Subskrybować tych jegomości, ponieważ są zajebiście wszyscy. Tak. W szczególności Rezora, Komornika, Tigera. Ty się nazywasz. Mikołaj z Games oraz Gajdę 1000. Empika, Ziomeksa, Game True, Assistant, Kasperosa, Danielo i... No to na TGN to pomyślcie. No to więc, do zobaczenia i... I zapraszam na kolejne moje odcinki. Bo to jest właśnie ta gra.